Rewolucja technologiczna, jaka dokonuje się na naszych oczach za sprawą sztucznej inteligencji jest wyjątkowa pod wieloma względami. Jednym z nich jest fakt, że w dobie internetu i ogólnodostępnych potężnych komputerów praktycznie każdy jest w stanie zdobyć instrukcje i dane niezbędne do stworzenia własnego modelu uczenia maszynowego. Czym więc wyróżniają się firmy tworzące najlepsze i często największe modele na rynku? A może niczym i każdy jest w stanie stworzyć GPT-4 w swoim garażu? Przyjrzyjmy się stronie finansowej tworzenia sztucznej inteligencji. Zaczniemy od najmniejszej możliwej skali, czyli od standardowego modelu do wykrywania obiektów na obrazie. Weźmy najnowszą, ósmą generację modelu z serii You Only Look Once, czyli popularne YOLO. W internecie można znaleźć mnóstwo poradników na temat trenowania tego typu modeli. Skupmy się na przypadku analizy meczu piłkarskiego. Sieć wykrywająca zawodników z pola, sędziego, bramkarza i piłkę będzie posiadała około 11 milionów parametrów. Zbiór danych będzie składał się z kilkudziesięciu obrazów. Tego typu trening puszczony na 16 gb karcie graficznej Nvidia Tesla T4 zajmie kilkanaście minut, a jego koszt będzie prawie zerowy. Właściwie to jest zerowy, ponieważ Google udostępnia tego typu karty graficzne w ramach darmowej usługi Google Colab, ale jeśli ktoś chciałby wynająć tego typu maszynkę np. w serwisie AWS, koszt wyniósłby pół dolara za godzinę, czyli około 2 zł. Muszę przyznać, że w tym przypadku trochę oszukałem, ponieważ sieć, którą trenujemy, była wcześniej pretrenowana na dużym zbiorze danych. Trening, który tutaj przedstawiłem, można rozumieć jako nastrajanie tej sieci pod wykrywanie konkretnych obiektów, a nie jako trening od zera. Biorąc jednak pod uwagę, że ta pretrenowana sieć może być wykorzystywana w ten sposób dowolną liczbę razy, nie będziemy brać tego kosztu pod uwagę. Ze strefy Open Source przechodzimy do strefy komercyjnej, którą rozpoczyna model ernie 3.0 od chińskiej firmy Baidu. Jest to wielki model językowy, szczególnie dobry w tworzeniu tekstów literackich i biznesowych, obliczeniach matematycznych i rozumieniu języka chińskiego. Podstawowa wersja posiada 10 miliardów parametrów i była trenowana na 4 terabajtach danych przy użyciu 384 kart graficznych Nvidia Tesla V100. Koszt treningu estymowany jest na 10 000 dolarów. Następny w kolejce jest model najbardziej znanej obecnie firmy zajmującej się sztuczną inteligencją, OpenAI. Mówimy oczywiście o modelu GPT-2, czyli wielkim modelu językowym będącym poprzednikiem GPT-3 i GPT-4. GPT-2 składa się z 1,5 miliarda parametrów i był trenowany na 40 GB danych, w tym 8 milionach dokumentów i 45 milionach stron internetowych. Koszt treningu tego modelu to około 50 tysięcy dolarów. Nieco droższym modelem do wytrenowania okazał się AlphaFold 2. Model ten został wypuszczony w 2020 roku przez brytyjską firmę DeepMind, będącą obecnie częścią Google. Był następcą modelu AlphaFold z 2018 roku. Umożliwia on wygenerowanie modelu 3D białka jedynie na podstawie sekwencji aminokwasów. Jest to narzędzie, które odmieniło sposób i czas tworzenia nowych lekarstw i szczepionek. Model składa się z 21 miliona parametrów. Trening został przeprowadzony na chipach TPU w wersji trzeciej i trwał ponad 11 dni. Koszt treningu można estymować na około 67 tysięcy dolarów. Podobnie jak AlphaFold, AlphaCode również został stworzony przez pracowników DeepMind. Model ten generuje rozwiązania dla zadań programistycznych w językach C oraz Python na podstawie opisu problemu. Zadania tego typu można znaleźć na stronach typu LeadCode czy CodeForces. To właśnie na tym drugim serwisie model wziął udział w 10 zawodach w programowaniu kompetywnym i osiągnął wynik przeciętnego uczestnika. Alpha Code składa się z 41 miliardów parametrów, a koszt treningu estymowany jest na 100 tysięcy dolarów. Pierwszy model generujący obrazy w tym zestawieniu to DALI od OpenAI. Model ten wykonuje bardzo popularne ostatnio zadanie: generowanie obrazów na podstawie tekstowego opisu. Był to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy tego typu model. Nie wiadomo dokładnie, jak dużo danych zostało użyte do treningu. OpenAI twierdzi, że model jest zbudowany na bazie GPT-3, które zostało opublikowane rok wcześniej. DALI składa się z 12 miliardów parametrów, a koszt treningu jest estymowany na 230 tysięcy dolarów. Kolejnym modelem jest Stable Diffusion od Stability AI. Obok DALI i Mid Journey. Jest jednym z najpopularniejszych modeli generujących obrazy na podstawie opisu tekstowego. Pierwsza iteracja modelu została wypuszczona w 2022 roku. Składa się z 1,5 miliarda parametrów i została wytrenowana przy pomocy 256 kart graficznych Nvidia a 100. Trening trwał 150 tysięcy godzin pracy GPU, czyli ponad 24 dni. I kosztował około 600 tysięcy dolarów. Pora przejść z bardzo dużych na olbrzymie modele językowe. Pierwszym z nich jest wypuszczony w 2020 roku GPT-3, wielki model językowy, który przeskoczył wszystkie obecne w tamtym czasie modele o rząd wielkości pod kątem rozmiaru. GPT-3 składa się ze 175 miliardów parametrów i został wytrenowany na około 45 terabajtach danych. Wliczając w to chociażby dane z angielskiej Wikipedii. Koszt treningu nie został podany przez OpenAI, ale estymacje mówią o kwocie 1,8 miliona dolarów. Modelem uznawanym za alternatywę GPT-3 jest Bloom lub w pełnej wersji Duża Nauka, Wielka Otwarta Nauka, Otwarty Dostęp, Wielojęzykowy Język Model. W każdym razie. Model ma 176 miliardów parametrów i został wytrenowany na 1,6 terabajtów tekstu przekształconego w 350 miliardów tokenów. Koszt treningu estymowany jest na około 2,3 miliona dolarów. Jeśli myślicie, że GPT 3 i Bloom są największymi obecnie modelami, to grubo się mylicie. Konkretnie o jakieś 364 miliardy parametrów, bo właśnie o tyle więcej ma Googlowski model językowy Palm. Trening modelu posiadającego 540 miliardów parametrów był podzielony na dwie fazy. Pierwsza wykorzystywała 6144 chipy TPU czwartej generacji i trwała 1200 godzin, czyli 50 dni. Druga była nieco krótsza, wykorzystywała 3072 chipy i trwała zaledwie 336 godzin, czyli 14 dni. Koszt treningu estymowany jest na około 8 milionów dolarów. Konkurencyjnym modelem dla Palma stworzonym w kooperacji Microsoftu z Nvidią jest Megatron Turing NLG 530B. Co ma sens, bo posiada architekturę typu transformer. <tryk> Jak można domyślić się po nazwie, posiada 530 miliardów parametrów. Niestety, jeśli chodzi o wyniki, to Palm osiąga lepsze rezultaty w każdym ze zmierzonych benchmarków. Do wytrenowania Megatrona potrzebne było 2240 kart graficznych Nvidia Tesla A100 podłączonych do superkomputera Nvidia Selin. Trening trwał 3 miesiące i kosztował ponad 11 milionów dolarów. Tym sposobem doszliśmy do ostatniego modelu w dzisiejszym zestawieniu GPT-4. Model od OpenAI, będący w tym momencie ich najpopularniejszym produktem. Model daje tak dobre wyniki, że wśród specjalistów rozgorzała debata, czy czasem nie przejawia oznak świadomości. O modelu nie wiadomo właściwie nic. Ile ma parametrów, na jakiej ilości danych był szkolony. Jakiego sprzętu w tym celu użyto i ile to trwało? Jednak w jednym z wywiadów Sam Altman, obecny prezes z OpenAI, stwierdził, że wyszkolenie GPT-4 pochłonęło ponad 100 milionów dolarów. Jak widać, ilość środków finansowych koniecznych do wytrenowania ogromnych modeli językowych jest przytłaczająca. Nie jest niczym dziwnym, że jeżeli na rynek wchodzi jakiś nowy, ogromny model, to jest on stworzony przez uczonych z Google, Amazona czy Microsoftu lub przez startup finansowany przez te firmy. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, możesz kliknąć łapkę w górę, a jeśli zainteresowała Cię tematyka tego kanału, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, by być na bieżąco.